Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, to będzie newsik z World of Tanks. Między innymi kilka tutaj dodatkowych czołgów zobaczycie oraz kilka ciekawostek, między innymi fantastyczny budynek Wargamingu na Cyprze. takie ciekawostki. Słuchajcie, oto jest Sentinel, czyli czołg właściwie australijski, który będzie podobno w drzewku brytyjskim. Tak jest, będzie to premka. Czy ciekawa, czy nie, to zaraz sobie obadamy. Tak wygląda, jest zdjęcie. I teraz pojedziemy sobie tutaj z danymi, bo to najważniejsze. Oczywiście zabaweczka, no jak wszystkie tego typu czołgi. Aczkolwiek ja jestem nawet zainteresowany zakupem jego, można powiedzieć. Takie maluchy zawsze mi się podobały. A więc będzie to. Jak przedstawiają się dane, to tutaj chyba widać. Tier 4, Premium Medium Tank, 370 hapsa ma to. Silnik 330 koni przy wadze aż 27 ton. No, ta waga może oznaczać całkiem fajny pancerz. Zaraz zobaczymy. Zobaczcie. 11,80 konia na tonę tylko, czyli słabizna. Za to maksymalna prędkość aż 60 na godzinę. No więc z górki na pewno możemy tutaj oczekiwać niezłej jazdy. Prędkość obrotu 40 stopni to jest fantastycznie. Wieża 45 fantastycznie. Opory dla gruntu są dosyć fajne. Mogły być lepsze, ale i tak nie narzekajmy. Są dosyć fajne, zwłaszcza te dwa tutaj. Viewrange 350, jak na czwarty poziom to nie jest aż tak tragicznie, radio 469. No i pancerz 65, zaraz sobie zobaczymy jak on wygląda. 65 na czwartym tirze, to może być nieźle. Pancerz wieży również 65, zobaczymy jak jest z opuszczaniem. A więc działko, działeczko. 45 damage, 64 penetracja. Kurka, nie wiem jak będzie losowany ten pojazd, ale jak go wyrzuci na przykład na piątki ciężkie, to nic nie zrobi. ROW mamy 18, mamy DPM zaledwie 853, reload 3 sekundy wychodzi, celność, nawet celne działko muszę powiedzieć. Czas celowania, nie, to chyba jest błąd. Słuchajcie, przy takim rofie, czyli przy takiej szybkostrzelności, jeżeli oni dowalili 2,88 czas celowania, to nigdy wam się nie zwęzi to kółeczko. Dawno już będziecie mieli załadowany pocisk w lufie i ono się dopiero będzie zwężało. Oczywiście jest tutaj ogromny plus, że to jest 10 stopni aż opuszczania tego działa. Natomiast no ta... No to jest tragiczne. No 2,88 to jest pewnie przy 100% załodze. Więc to normalnie będzie 2,9 albo 3. Masakra. Zobaczmy ten pancerz. Więc te najciemniejsze rejony to jest 65, czyli fajnie, tutaj jest 65, tu jest pochyły, dlatego jest troszeczkę mniej, ale w tym miejscu też jest jakieś 50, no, jak na czwórkę to jest oczywiście opancerzenie bardzo dobre, no, tylko że to jest tak nieruchawy czołg i przy tym celowaniu, no, ciekawostka, nie powiem, ciekawostka całkiem niezła, zobaczmy jak to jeszcze tutaj będzie wyglądało. No jest pochyły ten przedni pancerz, on może odbijać. Wieża za to będzie wpuszczała. Działko słabiuteńkie. Bardzo kiepskie to działko dali, naprawdę. No ale pojazd ciekawy. Na pewno znajdzie się w moim garażu, na pewno będzie pod lupą i na pewno będą bitwy na żywo. Albo jak będzie strasznie słaby, no to jedna bitwa na żywo. Jedziemy dalej, słuchajcie, bo to nie koniec. Otóż, no właśnie... Nowy budynek Wargamingu na Cyprze został już podobno ukończony. Bardzo fajnie wygląda moim zdaniem, aczkolwiek tego kompletnie nie rozumiem, żeby tego typu klatka była na zewnątrz. Jest to rozwiązanie moim zdaniem strasznie głupie.
No ale firma zainwestowała i jak widzicie, dzięki temu majątek Wargamingu powiększył się o wartość tego oto budynku. Idziemy dalej z materiałem. Co tu mamy? O właśnie. Jak pewnie wiecie, zbliża się drzewko czechosłowackie i ten oto bzdąc będzie jedynką. Jedynką, czyli dołączy do fantastycznego i znamienitego grona, czyli LOL Traktora na przykład, T1. Tak to wygląda. Proszę bardzo. Aż strach się bać, jakaś chałupiczka chyba tutaj będzie. Kurczę, jak Gwiezdne Wojny. No powiedzcie, czy nie przypomina wam to pojazdu z Gwiezdnych Wojen. Dobra. To chyba na miniaturę nawet ten pojazd może... Nie, no nie jest taki troszeczkę kiepski. Dobra. Zobaczmy parametry tegoż cudownego pojazdu. Uwaga. Tutaj takie jeszcze zdjęcie. Kurka, nieźle. Tu wiem, czy to wchodzili przodem. Musiałbym zobaczyć autentyczne zdjęcia. Dobra, Kolochosenka to się nazywa. 1110 hapsa, 50 koni silnik, przy wadze aż 7,92, co daje tragiczne 6,31 konia na tonę. Prędkość 25 na godzinę. On nie pojedzie prawdopodobnie przy takiej mocy. Tych 25, 40 stopni obracanie, 28 wieża, opory bardzo małe, Wurench 280, czyli tragiczny, i radio 90, chyba gołębie przesyłali. Pancerz, słuchajcie, 14 mm, czyli słabizna, i tutaj chyba to chodzi o wieżę, 14 mm. A działko rzeczywiście taka chałupiczka, 47 mm na topie, a stokowa 37. Damage 50, penetracja 45 wychodzi. O, i tu już są lepsze parametry, słuchajcie, no tu są prawie że lepsze parametry niż tamtego działa. Jedziemy. 19 strzałów, DPM wychodzi 967, czyli to jest więcej niż na czwartym poziomie tej premki. Reload 3.1. No, celność od tamtej gorsza, ale przypominam, że to jest pierwszy tir. Mamy 0.42 tutaj. No i czas celowania 1.9. Ja mam cały czas nadzieję, że tam te 2.88 to jest błąd w tej premce. No i tutaj jest fajny przy takiej szybkostrzelności. Nawet to może być za dużo. 1.9. Opuszczanie 10 stopni. Pancerz. Jak ktoś jest zainteresowany, proszę uprzejmie. Fantastyczne 14 mm z przodu. Dupsko całe bardzo miękkie, czyli 6 mm z tego, co tutaj po kolorkach widać, a z boku jakieś 8. I tutaj zdjęcia modelu, proszę bardzo. Nie, no jak świeży metalik, kurczę. Całkiem nieźle to wygląda. Zobaczymy, jak się naturalnie będzie prezentowało. Mówiąc szczerze, ta jedynka wygląda, no może nie wygląda, ale bojowe właściwości chyba ma lepsze niż czwórka. No tam słabizna, to celowanie działa i penetracja słabizna jak na czwóreczkę. Jak wyrzuci na piątki, będzie tragedia. Dobra, moi drodzy, to tyle, koniec newsa. Żegnam się z wami i do usłyszenia.